Witajcie najmilsi na moim kanale Keto z Magdą. W pierwszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić prostym i sprawdzonym przepisem na keto chleb, który smakiem, zapachem i konsystencją przypomina nasz tradycyjny polski chleb. Wykonanie tego chleba jest banalnie proste. Przygotowanie trwa około 20 minut. Potem musimy odstawić go do wyrośnięcia na około godzinę i pieczenie trwa godzinę 5 do godziny 10 minut w temperaturze 180 stopni. Do wykonania tego chleba potrzebujemy kilku składników. Mąka migdałowa. Babka płeszcznik, zawiera błonnik, przypomina siemię lniane. Działa jak gąbka, która czyści nasze jelita z toksyn. Mąka ararutowa, jest to lekkostrawna skrobia, bez glutenu, bez cukru, zawiera trochę węglowodanów, więc proszę sprawdźcie w opisie, ile zawiera i uwzględnijcie to w swoim dziennym zapotrzebowaniu. Syrop klonowy. Drożdże suche aktywne. Sól. I jedno jajko do posmarowania chleba. W opisie podaję linki do produktów użytych w tym filmie, ale jeśli nie macie do nich dostępu, to nie muszą być te same. Zachęcam Was jednak do użycia produktów organicznych. Przygotowanie podzielimy na suche i mokre składniki. Do tego celu użyję takiej szklaneczki z Nutelli, żeby Wam się zgadzała ilość składników pozostałości po dawnym stylu odżywiania. Ja do przygotowania używam miksera, ale równie dobrze możecie wymieszać składniki ręcznie. Potrzebujemy dwie szklanki mąki migdałowej, 1,5 szklanki mąki ararutowej, 2 łyżeczki soli, ja używam himalajskiej, ale to według uznania. Dokładnie teraz wymieszamy wszystkie składniki. Do przygotowania mokrych składników potrzebujemy syrop klonowy, suche drożdże aktywne, babkę płeszcznik i wodę. Aby zaszła reakcja pomiędzy drożdżami a syropem klonowym, potrzebna jest odpowiednia temperatura wody. Pokażę Wam prosty sposób na to bez użycia termometru. Moim sprawdzonym sposobem jest zagrzanie miski do temperatury pokojowej poprzez wlanie ciepłej wody z kranu. Tej wody teraz już nie potrzebujemy, możemy ją wylać. Do tak zagrzanej miski wlewamy dwie szklanki wody, jedna o temperaturze pokojowej, a jedna wrzątku. Dodajemy 4 małe łyżeczki syropu klonowego i 4 łyżeczki drożdży suchych, aktywnych. Zamieszamy teraz wszystko. Za chwilę będzie zachodziła reakcja, zobaczycie takie małe fajerwerki. Musimy zostawić to na około 5 minut. Po 5 minutach powinniśmy zobaczyć na powierzchni taką jakby piankę. Następnie dodajemy 4 łyżki babki płeszcznik, to wyszło około 1/3 szklanki. Po wymieszaniu odstawmy to na około 8 minut. Zrobi się to takie jakby galaretowate i dodamy to później do naszych suchych składników. Kolejny etap to wymieszanie suchych i mokrych składników. Ja przygotowuję w takim mikserze, ale Wy również możecie wymieszać to ręcznie. Po wymieszaniu nasze ciasto przekładamy do blaszki. Delikatnie formujemy, nie ugniatając za bardzo. Wymiary mojej blaszki podaję w opisie. Tak uformowany chleb odstawiamy na godzinę do lekko nagrzanego piekarnika. Minęła godzina i sprawdzamy, jak wyrósł nasz chlebek. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło. I teraz posmarujemy wierzch naszego chleba żółtkiem. Pieczemy przez godzinę i 10 minut w temperaturze 180 stopni. Minęła godzina i 10 minut i nasz chlebek wygląda tak. Pięknie pachnie, aromat roznosi się po całym domu. Czekajmy jeszcze z godzinkę do całkowitego ostygnięcia i możemy się delektować przepysznym chlebkiem. Smacznego! Dziękuję kochani, że byliście ze mną. Zostawcie łapki w górę, napiszcie komentarz jeśli chcecie, zasubskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, żeby otrzymać kolejne moje sprawdzone przepisy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!